Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, ma już kilkanaście lat. Ale ku mojemu zdziwieniu jest bardzo słabo nagłośnioną sprawą i niewyjaśnioną. Dlatego mam nadzieję, że tym podcastem i tą opowieścią być może w jakiś sposób przyczynimy się wspólnie do tego, żeby rozwiązać zagadkę śmierci Jarosława Otwinowskiego. Chcę też zaznaczyć, że w tym podcaście będę posługiwać się imieniem jednej z bohaterek, imieniem Judyta, podczas gdy w innych źródłach podawane jest imię Justyna. Wybrałam imię Judyta, ponieważ o zmianę na takie imię bohaterka poprosiła dziennikarzy jednej z gazet, którą podaje w źródłach. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Jarosław Otwinowski pochodził ze Żgowa, w którym przyszedł na świat w połowie lat 60. W roku 66 przyszedł na świat jako pierwszy i jedyny syn Sabiny i Ryszarda Otwinowskich, którzy swojego syna bardzo kochali i bardzo go wspierali w rozwoju. Jarosław był osobą niesamowicie ciepłą, otwartą, życzliwą, zjednywał sobie ludzi, a także był osobą niezwykle uczciwą i taką, z którą chętnie prowadzono biznesy. Pewnie dlatego, gdy wkraczał w 30 rok swojego życia, jego biznes, a właściwie kilka biznesów, szło naprawdę świetnie. Pracował w branży budowlanej i miał swoją własną cegielnię. Tę firmę prowadził wraz ze swoim ojcem, który już jako starszy pan nie mógł się nią tak świetnie zajmować jak w czasach młodości. Państwo Otwinowscy mieli Jarka dość późno i niestety miało to znaczenie w tej historii, ponieważ w wieku, kiedy Jarosław miał 30-40 lat, byli już dość starszymi i schorowanymi ludźmi, którzy wymagali także opieki, wsparcia, którego zresztą Jarosław chętnie i często im udzielał. Dlatego też cegielnię, którą prowadził w miejscowości Gospodarz pod Żgowem, prowadził wspólnie z ojcem, to znaczy cegielnią i tym biznesem zarządzał Jarosław, ale nie było takiej szansy i możliwości, żeby jakąkolwiek dużą, strategiczną decyzję podjął sam, bez porozumienia z nim lub bez jego zgody. Młody Otwinowski miał tak duży dar do prowadzenia biznesu i do tego, w jaki sposób się rozwijać, udoskonalać swoją pracę, że w połowie swoich 30 lat był w stanie spokojnie nazwać siebie milionerem. Był właścicielem wielkiej cegielni, miał też sporo gruntów, które byłyby bardzo drogie. W Tychach odpowiadał za budowanie wielkiej betoniarni, z kolei w Łodzi przygotowywał grunty pod budowę dla zagranicznych inwestorów. Do tego wszystkiego miał swój własny dom, a drugi dom, tym razem w centrum Łodzi, miał mieć 200 m2 i był przez Jarosława budowany
właśnie w tym czasie, w którym dzieje się ta akcja i ta historia. Do tego wszystkiego był pasjonatem broni, interesował się militariami, wojskowymi, różnymi tematami. Kochał też motocykle, miał motocykl, miał też prawo jazdy. Ale co działo się w życiu prywatnym Jarosława Otwinowskiego? Przed 30 rokiem życia ożenił się. Jego pierwszą żoną była także matka jego syna Huberta, którego Jarosław niezwykle kochał. No, zresztą trudno się tutaj dziwić. Jedynak, pierworodny syn, dziedzic ojcowskiej firmy, która też przeszła przecież z Ryszarda Otwinowskiego na Jarosława Otwinowskiego, więc pewnie i Hubert w pewnym czasie i w pewnym wieku odziedziczyłby po ojcu i przejąłby pałeczkę, czy w cegielni, czy w firmie budowlanej. Niestety tak się stało, że to małżeństwo nie przetrwało, jednak małżonkowie pozostawali w poprawnych stosunkach. Jarosław płacił alimenty, zabierał syna. Nie wiem, jak była podzielona ich opieka taka w tygodniu, natomiast Jarosław głównie zabierał Huberta na wakacje. I to wakacje zawsze były pewnie jakimś takim czasem dla ojca i syna, dla budowania tej ojcowskiej więzi. W związku z tym, kiedy biznesy Jarosława rozkwitały, jego życie prywatne nie było być może podręcznikowo świetne, ale przecież tak młody człowiek, jak 30-kilkulatek, jeszcze przecież może sobie życie ułożyć i to naprawdę świetnie. No i tak właśnie się stało, kiedy w 2004 roku Jarosław Otwinowski w jednym z łódzkich klubów czy pubów poznał młodszą od siebie Judytę. O związku z Judytą najlepszy przyjaciel Jarosława, Marek, dowiedział się w momencie, w którym Jarek pewnego dnia przyjechał do niego i poprosił go o zaprojektowanie wnętrz, o urządzenie wnętrz w tym nowym domu, tym 200-metrowym, który był budowany w Łodzi. I Marek zauważył, że Jarek przyjechał z jakąś kobietą. Poprosił Jarka, żeby ich sobie przedstawił. Po czym, gdy Judyta podeszła do Marka, podała mu dłoń, przedstawiła się, to Jarek poinformował swojego najlepszego przyjaciela, że oto właśnie poznaje jego żonę. Para bowiem wzięła ślub po 2 tygodniach znajomości. Do tego ten ślub odbył się w całkowitej tajemnicy, nie tylko przed znajomymi Jarka, ale także przed rodzicami, którzy byli bardzo bliskie dotychczas Jarkowi. O tym ślubie rodzice Otwinowskiego dowiedzieli się po fakcie, w momencie, w którym Jarek przyszedł z Judytą w odwiedziny, wpadli na herbatę, poinformowali o ślubie i pokazali kilka zdjęć, kiedy herbata się skończyła, wyszli. I w taki sposób państwo Otwinowscy dowiedzieli się, że ich syn ożenił się po raz drugi. Co ciekawe, kilka tygodni wcześniej Jarek wpadł do nich na chwilę w odwiedziny i poprosił o dostęp tam do jakiejś szkatułki z obrączkami, szkatułki z biżuterią, w której właśnie przechowywał obrączki ze swojego pierwszego nieudanego małżeństwa. Rodzice byli trochę zdziwieni tym, no ale może pomyśleli, że chce sobie jakoś tam uporządkować coś, czy zamknąć jakiś etap w swoim życiu. Okazało się jednak, że Jarek potrzebował tych obrączek do ponownego ożenku właśnie z Judytą. Kiedy wieść o tym, że Jarosław ponownie się ożenił, dociera do jego znajomych, staje się informacją w miarę powszechną, bliscy i znajomi zaczynają zauważać pewne zmiany w zachowaniu Jarka. W pierwszej kolejności cierpi na tym relacja z rodzicami. Jarosław Otwinowski dotychczas był bardzo zżyty zarówno z ojcem, jak i z matką. To, o czym wcześniej wspomniałam. Byli oni starszymi ludźmi i wymagali opieki, szczególnie zdrowotnej. Nie byli już tak samodzielni jak wcześniej.
W związku z tym, kiedy nagle syn, ich jedyny syn, przestał ich tak często odwiedzać, nie odbierał telefonów, nie kontaktował się z nimi i czuli, że odsuwa się, no chociażby z tego względu, że nie poinformował ich nawet o własnym ślubie, było to niepokojące. Dlatego też rodzice, państwo otwinowscy, postanowili przejąć inicjatywę i pojechali pewnego dnia do domu pod Żgowem, tam w gospodarzu, w tej miejscowości, w której Jarosław zamieszkał po ślubie z Judytą. I kiedy podeszli pod drzwi, nikt im nie otworzył. W związku z tym próbowali się dodzwonić, Jarosław też nie odbierał telefonu i w pewnym momencie zobaczyli syna w oknie i Jarosław otworzył okno. Powiedział, że Judyta nie ma teraz ochoty na gości, on się nie ma ochoty z nią kłócić, w związku z tym prosi rodziców o uszanowanie tego, że nie mogą się dzisiaj zobaczyć. I właśnie w taki sposób między innymi odprawił swoich rodziców z kwitkiem. Innym razem, kiedy doszło również do takiej próby odwiedzin ze strony rodziców Jarosława, doszło do sytuacji, w której Judyta wyrzuciła niemalże teściów ze swojego domu, wyzwała ich, kazała im się wynosić, nie chciała się z nimi widzieć, a w związku z tym, że rodzice mieli klucze do tego domu, zmieniła zamki, tak żeby nigdy pod żadnym pozorem nikt do tego mieszkania nie mógł się dostać. Niestety, rodzina Jarosława to nie tylko matka i ojciec, ale także jego syn i była żona. I o ile z byłym małżonkiem czy małżonką nie ma konieczności kontaktu po rozwodzie, o tyle no jednak jest jakiś taki obowiązek kontaktu z dzieckiem, a przynajmniej ułożenia na to dziecko. I wyobraźcie sobie, że tak świetny biznesmen, który zarabiał tak wielkie pieniądze i tak świetnie sobie radził finansowo, po tym jak ożenił się z Judytą, przestał płacić alimenty na swojego syna. I początkowo, kiedy na te informacje trafiłam w jednym ze źródeł, pomyślałam, że to może być jakaś plotka. Jednak rodzice Jarosława, zapytani przez dziennikarza Gazety Wyborczej, potwierdzili, że przez 2 lata od ślubu Jarosława z Judytą do momentu, w którym Jarosław stracił życie, to oni płacili te alimenty za swojego syna, ponieważ kochali swojego wnuka i nie byli w stanie pojąć tego, dlaczego, jakim prawem, jakim cudem ich właśnie syn nie płaci na swojego syna, przestał się z nim kontaktować, przestał go utrzymywać, tak jakby kompletnie chciał zerwać z nim kontakt. Co więcej, ten kontakt najprawdopodobniej nie był wcale urwany z inicjatywy Jarosława. Zresztą nikt chyba z jego bliskich w to nie wątpił, że to wyszłoby z inicjatywy Jarosława. W pewnym momencie rodzice chyba dowiadują się, że Jarosław nie ma swojego telefonu komórkowego. To nie dlatego, że go nie kupił, tylko nie ma go dlatego, że został on skonfiskowany przez jego żonę. Judyta chciała bowiem mieć pełną kontrolę nad tym, z kim Jarosław się kontaktuje. Szczególnie jeśli były to bliskie osoby, którym mógłby się na przykład zwierzać z pewnych rzeczy. Wiadomo, że zawsze największą kontrolę przejmuje się nad człowiekiem wtedy, kiedy zaczyna się kontrolować jego emocje. W związku z tym, jeżeli między Jarkiem i Judytą dochodziło do jakichś kłótni, to być może, gdyby zwierzył się rodzicom czy przyjacielowi, no mógłby usłyszeć kilka słów prawdy. Kiedy ten kontakt był ograniczony, ten dostęp do szczerych informacji, do szczerych opinii naszych bliskich, którzy lubią czy kochają nas bezinteresownie, jest utrudniony, a więc człowiek zaczyna się izolować. Były nieliczne jednak sytuacje, w których bliskim Jarka udawało się spotkać zarówno z nim, jak i z Judytą towarzysko. Najbliższy przyjaciel Jarka,
Marek wspomina wizytę kiedyś, jaką złożył parze. Spotkali się u nich w domu i podczas tego jednego spotkania doszło do przedziwnej sytuacji, mianowicie Judyta miała wypić kilka puszek piwa, około 5, i pod wpływem alkoholu po tych 5 piwach zaczęła krzyczeć na Jarka w taki sposób, że między małżeństwem bardzo szybko doszło do awantury. I ta awantura z krzyków bardzo szybko przerodziła się w rękoczyny. I tutaj Marek wspomina, że to Jarek był tą osobą, która była ewidentnie ofiarą. Judyta miała go bić tak dotkliwie, że w pewnym momencie zaczęła lać się krew. Przyjaciel był tak zszokowany tym widokiem, najpierw próbował zainterweniować, żeby zanim jeszcze doszło do tych rękoczynów, żeby się nie kłócili, że on zaraz sobie pójdzie, że może dokończą te kłótnie, jak już go nie będzie. No, zwyczajna sytuacja, można się czuć skrępowanym, kiedy dwoje ludzi zaczyna się nagle przy nas kłócić. Natomiast kiedy doszło do rękoczynów, to wspominał w jednym z wywiadów, że naprawdę nie wiedział, co ma robić, ponieważ osobą atakującą była kobieta. On też nie chciał dokładać cegiełki do tej agresji. W pewnym momencie rozdzielił bijących się Jarka i Judytę i w efekcie tej kłótni i tej bijatyki właściwie Jarek uciekł na górę, zamknął się w pokoju i już nie wyszedł. Po tej wizycie przyjaciel Jarosława był zdruzgotany, przerażony tym, co zobaczył. Judyta w ogóle nie wykazywała jakichś takich oznak tego, żeby się przejęła. Była po prostu niezwykle agresywna, napastliwa, natarczywa. Nie pozwoliła sobie niczego powiedzieć. Nie można było zwrócić jej uwagi. W związku z tym Marek wyszedł i podejrzewam, że do ponownej wizyty nie doszło. Co więcej, kontakty z rodzicami były także właściwie zerwane. Ten sam przyjaciel Jarosława wspomina, że w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której Jarek nie miał w ogóle kontaktu nawet ze swoim ojcem, z którym prowadził interesy. I kiedy ojciec miał coś powiedzieć synowi, czy coś mu przekazać, zostawić mu jakieś papiery, to najpierw przyjeżdżał do przyjaciela, który jeszcze z Jarkiem pracował, był jego, nie wiem czy pracownikiem, czy podwykonawcą. W każdym razie miał z nim biznesowe, takie pracowe relacje i przez tego Marka właściwie toczyła się przez jakiś czas komunikacja pomiędzy rodzicami a Jarosławem. A dlaczego na polu zawodowym również Jarek miał ograniczane kontakty? No, łatwo się domyślić, że Judyta nie była zadowolona i zaspokojona przejęciem kontroli nad życiem osobistym Jarka, nad kontaktami rodzinnymi, ponieważ zaczęła również zarządzać biznesami swojego męża, co nie wychodziło jej dobrze. Podejmowała dużo bardzo radykalnych decyzji. Zaczęło się od tego oczywiście, że z konta firmowego znikały pieniądze. Do tego wszystkiego nie były płacone faktury, które należało wypłacić kontrahentom czy hurtowniom. Nie były wypłacane wypłaty dla pracowników, więc sytuacja firmy z bardzo świetnie prosperującego biznesu nagle stanęła pod znakiem zapytania, czy w ogóle w jakimś tam zagrożeniu była ta firma. Co oczywiście też zszokowało nie tylko pracowników, ale też współpracowników Jarosława, którzy chcieli wiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. No, wiedzieli, że wszystko, co z mężczyzną się dzieje złego, ma związek, czy zaczęło się w momencie, kiedy poznał swoją małżonkę. Pewnego dnia, a było to w roku 2006, Jarek zadzwonił do swojego przyjaciela, do Marka, poprosił go, by ten przyjechał pilnie do szpitala Kopernika w Łodzi, ponieważ leży on na chirurgii urazowej i ma roztrzaskane całkowicie kolano, nie jest w stanie chodzić. Kiedy przyjaciel przyjechał do Marka, no to usłyszał niesamowicie straszną historię, która
brzmiała mniej więcej tak, że Jarek został porwany, gdzieś z ulicy został dotkliwie pobity, a potem wyrzucony, taki pobity gdzieś z samochodu na pobocze. No i tam został znaleziony przez obcego, czy kierowcę, czy przechodnia, wezwał pogotowie ten człowiek i w taki sposób Jarek znalazł się w szpitalu. Natomiast wersja oficjalna była taka, że Jarek jechał po prostu motocyklem, na którym miał wypadek i to na tym motocyklu strzaskał sobie kolano. To była oczywiście wersja, którą Jarek najpierw podał w szpitalu, ponieważ był ewidentnie wystraszony, co wspomina jego przyjaciel, że zachowywał się, jakby się czegoś straszliwie bał, jakby był zastraszony. No i też taką wersję oczywiście podawała wszędzie żona, która w ogóle nie drążyła tego, jak się mąż czuje, czy wszystko w porządku, jeżeli był wypadek na motocyklu, to co jest z motocyklem. No i oczywiście o żadnym motocyklu mowy być nie mogło, ponieważ nigdzie motocykla nie było z Jarkiem. Też z tego, co później wiadomo było z akt, nigdy nie został on skradziony. Po prostu Jarek był ciężko pobity i tak jak opowiedział przyjacielowi, wyrzucony z samochodu. Co ciekawe, o tym wypadku rodzice Jarka dowiadują się bezpośrednio od Judyty, która dzwoni do nich sama w nocy i informuje ich wtedy, że Jarek został pobity i wyrzucony z samochodu, po czym po jakimś czasie zmienia tę wersję i mówi o tym, że został napadnięty gdzieś, kiedy szedł, został pobity, okradziony i w wyniku tego właśnie trafił do szpitala, a potem pojawia się kolejny raz wersja o wypadku na motocyklu i nikt tak na dobrą sprawę nie drąży tego, dlaczego Judyta tak często zmienia zeznania, czemu to ma służyć. Nikt też nie drąży i nie wiąże tego z bardzo zmienionym od tamtego czasu zachowaniem Jarka, który zachowywał się niezwykle niepokojąco, ponieważ był zdenerwowany, bał się wszystkiego, sprawiał wrażenie niesamowicie zastraszonego, wręcz zagubionego, zdezorientowanego, nie do końca wiedział, co się wokół niego dzieje. I od tamtej pory mniej więcej totalnie uniemożliwiono już Jarkowi, znaczy Jarek właściwie nigdy nie był sam. Zawsze gdzieś w pokoju obok albo w pobliżu, albo podczas rozmowy przez telefon, na głośno mówiącym głośniku zawsze był. Zawsze gdzieś w tle była Judyta, która wiedziała, co się dzieje. Pewnego dnia, kiedy któryś z bliskich osób, nie wiem, czy to był ojciec, czy to był właśnie przyjaciel, już tak postanowił docisnąć Marka, postawić go gdzieś, nie wiem, pod ścianą i powiedzieć: stary, słuchaj, co się dzieje? Masz mi w tej chwili powiedzieć, bo inaczej nie będę w stanie ci pomóc. I wtedy Jarek wypowiedział takie znamienne słowa: kiedyś powiem ci, co się stało, teraz jeszcze nie mogę. Kiedy w czerwcu 2006 roku Jarek obchodzi swoje 40 urodziny, mówi swojemu znajomemu, który do niego dzwoni, że w tym wieku, kiedy już człowiek przekracza 40, zaczyna myśleć o śmierci. W związku z tym Jarek napisał już nawet testament. Kolega na początku nie wie, czy to jest żart, czy nie. Dopytuje i Jarek wtedy mówi mu, że tak go męczyła, cytuję tutaj, tak go męczyła, że napisałem testament. Ten testament faktycznie zostaje spisany w 2006 roku na jednej kartce A4 odręcznym pismem. Wygląda, jeżeli znajdziecie sobie w sieci zdjęcia tego testamentu, to jest on napisany w taki sposób, że miałabym wrażenie, że osoba, która go pisze, pisze go w totalnym pośpiechu albo w całkowitym wzburzeniu. Jest napisany trochę pod ukosem na tej kartce, dużymi literami, niedbałymi literami, zresztą nawet jednego ze słów na tym testamencie nie da się odczytać. Ten testament zawiera się praktycznie w dwóch zdaniach i tutaj przytoczę wam te dwa zdania.
Ja, Jarosław Otwinowski, swojej żonie Judycie Otwinowskiej, zostawiam w spadku wszystko, co posiadam. Pragnę, i tutaj właśnie nie wiadomo, jakie słowo pada, zaznaczyć fakt, żeby pamiętała o moim synu Hubercie. Podpisane Jarosław Otwinowski. Ten testament, sporządzony nie wiadomo w jakich okolicznościach, stanie się później tym, co moglibyśmy nazwać jednym z motywów. Ponieważ kilka tygodni po napisaniu tego testamentu Jarek dzwoni do jednej z firm ubezpieczeniowych i podpisuje umowę na ubezpieczenie na życie, które, oczywiście Jarka ubezpieczenie, które to zostaje wycenione na około 100 tysięcy złotych i w przypadku śmierci Jarosława jedyną beneficjentką tej polisy ubezpieczeniowej ma być Judyta. Wtedy, a nie nigdy później, Jarek nie uwzględnia w swoich jakichkolwiek planach finansowych swojego syna Huberta, poza tym jednym fragmentem w testamencie, gdzie i tak mówi, a właściwie to obarcza odpowiedzialnością, zrzuca odpowiedzialność za jakiekolwiek działania na rzecz swojego syna, właśnie zleca to Judycie, która, jak wiadomo, kontaktów z synem go właściwie pozbawiła. W okolicach czerwca 2006 roku rodzice, państwo Otwinowscy, próbują spotkać się z Jarkiem, co już jest bardzo utrudnione. Nie mogą się w żaden sposób ani z nim spotkać w pracy, ani nie mogą się z nim spotkać w domu, ponieważ od czasu tego pamiętnego wypadku czy napadu na Jarosława, ten przestaje nawet chodzić do pracy. Leży tylko i wyłącznie zamknięty w domu, czasami chodzi na rehabilitację. To też nie wiem, czy nie było to tak, że ten rehabilitant przychodził do domu, czy Jarek sam do niego chodził. W każdym razie już jest kompletnie odcięty i wyjęty z życia. Wtedy też pojawiają się jakieś takie pogłoski o tym, że Jarek swoje życie spędza na piciu alkoholu, kiedy jest w domu. Część sąsiadów twierdzi, że jest alkoholikiem, część całkowicie temu zaprzecza, przecież jest dobrze znany w okolicy. Rodzice Jarosława chcą się z nim spotkać, są zaniepokojeni tym, że od kilku tygodni, które przerodziły się już w miesiące, właściwie nie mają kontaktu ze swoim jedynym synem. Przyjeżdżają do gospodarza, tam gdzie syn jeszcze mieszka ze swoją żoną, zanim się wyprowadzi do Łodzi. I wtedy ku swojemu zdziwieniu, oczywiście kiedy przyjechali, nikt nie otwierał, dzwonili, trąbili, w związku z tym postanowili wejść na teren tej posesji. Mieli klucze jeszcze do bramy i furtki, już do domu były zamki wymienione, co wcześniej już wspomniałam. Ale te zamki też okazały się zmienione, więc pan Ryszard Otwinowski postanowił podejść do budynku, zapukać w okno i może w taki sposób wywołać syna. I wtedy, kiedy tak zrobił, do okna podszedł właśnie Jarek, otworzył je, uśmiechnął się, po chwili to okno zamknął, zasłonił firankę i odszedł. I to był ostatni raz, kiedy pan Ryszard Otwinowski spotkał się ze swoim synem. Było to latem 2006 roku. Do momentu śmierci, to już w taki sposób wybiegnę w przyszłość, wówczas Jarkowi zostało zaledwie pół roku. W ciągu tych 6 miesięcy Jarosław Otwinowski postanowił jeszcze sprzedać cały swój majątek. Sprzeda nie tylko cegielnie, ale też wszystkie magazyny, które wynajmował innym przedsiębiorcom oraz wszystkie grunty, którymi wówczas dysponował. Ich łączna wartość była szacowana na od 2 do 5 milionów złotych. I to wszystko Jarosław Otwinowski sprzedał za 700 tysięcy złotych. Pobrał najpierw zaliczkę na poczet tego zakupu od kupującego, którym okazał się jakiś tam lokalny biznesmen. Tę zaliczkę odebrała
żona Judyta, natomiast pozostała kwota miała wpłynąć na konto małżeństwa po nowym roku, po 2007 roku, po styczniu. Kiedy do wszystkich znajomych, bliskich, współpracowników dociera wieść o tym, że Jarosław Otwinowski sprzedał biznes, wszyscy są w szoku, a kiedy jeszcze gdzieś po ludziach rozchodzi się wieść, że sprzedał tę ojcowiznę wręcz, tą swoją ukochaną firmę, cegielnię, która miała być jego zapewnieniem bytu na przyszłość. No wiemy, że przedsiębiorcom często emerytury wychodzą dość kiepskie i on to traktował właśnie jako taką inwestycję w przyszłość, że ta cegielnia przecież zawsze będzie funkcjonować i dzięki temu on będzie miał bezpieczną starość, godną zresztą. I kiedy postanowił także sprzedać ten biznes, który swoją drogą, tak jak wcześniej powiedziałam, mimo że miał pełne upoważnienia do prowadzenia tego biznesu, to wszystko, każdą decyzję niemalże konsultował ze swoim ojcem. Tutaj rodzice nagle się dowiedzieli, że sprzedał także i no, nie zostawiając sobie absolutnie niczego, sprzedał wszystko, nawet właśnie i tę ostatnią rzecz, na której mu tak bardzo zależało. Pieniędzmi dysponowała Judyta i co najgorsze, przyjaciel Jarosława, który jeszcze się z nim w tamtym czasie spotkał, czy udało mu się z nim porozmawiać, pamięta taką sytuację, że tuż po tej transakcji, kiedy Jarosław miał otrzymać zaliczkę za sprzedaż tych gruntów i tych wszystkich swoich nieruchomości oraz firmy, przyszedł do właśnie on się skontaktował z Markiem, poprosił go o pożyczkę 300 zł. To przyjaciela wprowadziło w całkowite zdumienie. Zapytał go, jak to pożyczasz ode mnie 300 zł? No przecież właśnie sprzedałeś firmę, no jesteś milionerem. O co w ogóle chodzi? I on mówi, że on nie ma nawet karty do bankomatu. Wszystkie karty płatnicze, pieniądze ma Judyta i niech ma, niech się cieszy, niech używa. Natomiast on nie potrzebuje tych pieniędzy, no ale akurat taka sytuacja, że potrzebował 300 zł, w związku z tym prosi swojego przyjaciela. Ten się wkurzył, trochę tak próbował go przywołać do porządku, że coś jest mocno nie tak. Dlaczego ty się tak zachowujesz? Ale z mężczyzną nie było w ogóle rozmowy. Cały czas mówił tylko, a dobra, wolę się nie kłócić, wolę nie denerwować się. Niech ta Judyta wszystko ma, niech bierze, niech ma co chce. I tak właściwie wyglądały te kontakty bliskich z Jarosławem w tamtym czasie. Co ciekawe, to właśnie to zachowanie, ten brak kontaktu, to, że mężczyzna zerwał kontakt z synem, z rodzicami, że był potwornie utrudniony kontakt z przyjacielem, zresztą który to przekazał rodzicom wieść o sprzedaży firmy, ponieważ żadne informacje nie pochodziły od Jarosława, który po prostu się izolował. Właśnie ta izolacja, ta całkowita zmiana sposobu zachowania spowodowały, że 28 listopada 2006 roku rodzice Jarosława Otwinowskiego, Ryszard i Sylwia, piszą do łódzkiej prokuratury pismo, które teraz zacytuję. Zwracamy się z uprzejmą prośbą wyjaśnienia pobicia naszego syna Jarosława. Podejrzewamy, że syn jest zastraszony. Byliśmy z żoną u niego w domu kilka razy, ale nas nie wpuszczono. Dowiedzieliśmy się od kolegi Jarka, że żona go bardzo wysoko ubezpieczyła. Od 1 listopada nikt nie może się z nim skontaktować. Był dzielnicowy i również go nie wpuszczono. Bardzo prosimy o wnikliwe wyjaśnienie tego pobicia syna i tego, kto go zastraszył. Jesteśmy już starsi, wymagamy sami opieki, a mamy tylko jednego syna. Niestety na te pismo właściwie nie ma żadnej reakcji, ponieważ najpierw prokuratura
w Łodzi odsyła to pismo do prokuratury w Pabianicach, która rejonem obejmuje właśnie Żgów i miejscowość Gospodarz. Tamta z kolei zleciła zająć się tym policji, która z kolei jedzie faktycznie do domu Jarosława Otwinowskiego, jego żony Judyty, i znowu powtarza się scenariusz, czyli pukanie, dobijanie się do drzwi. I z powodu tego, że nikt tych drzwi nie otwiera, policja odjeżdża i zostaje odprawiona z kwitkiem. W związku z tym nie ma żadnego dalszego toku tej sprawy. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia Jarosław Otwinowski bawi się ze swoją żoną w jednym z łódzkich klubów. Nieprzypadkowo jest to ten sam klub, w którym poznał Judytę, która pracowała tam jako kelnerka. Co ciekawe, co się też okazuje potem w toku sprawy, to miejsce słynęło raczej z tego, że spotyka się tam półświatek, że jest to nieciekawe miejsce. Natomiast to właśnie tam młodzi się poznali i to tam spędzali Sylwestra. Podczas tego Sylwestra podobno bawią się świetnie, piją alkohol, ale też nie jakoś bez przesady. Wracają taksówką do domu, tam spędzają kolejne dni, kiedy nikt się oczywiście z Jarkiem nie może skontaktować. Być może nawet już nikt nie próbuje. Święta też spędził bez rodziny Jarosław. 5 stycznia 2007 roku o godzinie 13:20 Judyta Otwinowska, śpiąc sobie na górze w domu, czy mając jakąś drzemkę, czy nie wiem, przysypiając, słyszy nagle na dole domu ogromny huk, wychodzi z pokoju i spostrzega, że u dołu schodów leży jej mąż Jarosław, wokół jego głowy jest olbrzymia kałuża krwi. W związku z tym zbiega ze schodów, próbuje męża w jakiś sposób ocucić, jednak ten jest nieprzytomny, więc po 23 minutach próby nawiązania z mężem kontaktu wzywa pogotowie. Pogotowie przyjeżdża dopiero po 2 godzinach, czyli jest już wtedy prawie 16. Stwierdza na miejscu zgon mężczyzny, ale co ciekawe, lekarze pogotowia absolutnie nie widzą wokół mężczyzny, wokół jego ciała krwi, ponieważ przez te 2 godziny do przyjazdu pogotowia Judyta Otwinowska dokładnie sprząta mieszkanie. Zapytana później o to, dlaczego mówi w zeznaniach, że kiedy też na nagraniu, kiedy kontaktuje się z dyspozytorem pogotowia, mówi o tym, że jest mnóstwo krwi, to potem dlaczego ta krew znika, nie ma jej. Judyta wtedy twierdzi, że posprzątała, ponieważ bardzo się wstydziła tego, że mąż leży w takich warunkach, że ona jest osobą bardzo porządną, nie chciała przeżywać wstydu z powodu bałaganu. A do tego mąż był bardzo pijany, w związku z tym też wymiotował i ona te wymioty sprzątnęła, żeby też mężowi nie psuć wizerunku. Co ciekawe, kiedy zwłoki Jarosława Otwinowskiego poddane są autopsji i wracają wyniki badań toksykologicznych, okazuje się, że mężczyzna we krwi miał 0 promila alkoholu, był całkowicie trzeźwy, w związku z tym kolejna rzecz, którą mówi jego żona, się nie zgadza. Patolog stwierdza również bardzo liczne rany, tłuczone głowy, które wskazują na to, że mężczyzna był uderzony czymś, że to nie jest możliwe, żeby takich urazów doznać w wyniku upadku nawet ze schodów, chociaż podobno Jarosław według zeznań Judyty nie był wcale na górze, tylko na dole, że podobno się pewnie zatoczył, poślizgnął, uderzył w drzwi i tak właśnie zmarł. Miał kilka bardzo poważnych ran, miał podbite oko i patomorfolog stwierdził, że podbite oko zostało, czy ta rana, guz, który powstał w wyniku podbicia oka, musiał powstać około 2 godzin przed śmiercią mężczyzny. W związku z tym to również świadczyłoby o tym, że przed tą śmiercią coś się w tym domu działo. Świadczyły o tym też inne rzeczy, mianowicie kieliszki do wina, butelki. Mieszkanie sprawiało wrażenie, jakby odbywała się tam impreza.
Co ciekawe, żona Jarosława została przebadana też pod kątem właśnie obecności alkoholu we krwi i o 13:20 miała 0,7 promila we krwi, więc to ona była pod wpływem alkoholu, nie jej mąż. Wyglądało to niezwykle dziwnie, natomiast nie wszczęto żadnego należytego śledztwa. Do tego wszystkiego nie zabezpieczono żadnych śladów na miejscu odnalezienia zwłok. A przypominam, Jarosław w momencie śmierci miał 40 lat, nie miał ukończonego 41 roku życia. Ta śmierć nastąpiła w domu w niewyjaśnionych okolicznościach. Wtedy z automatu wszczyna się śledztwo i wyjaśnia się śmierć. A tutaj wyglądało to tak, jakby prokuratura przyjmowała wszystkie wyjaśnienia, które nie były nieprawdopodobne, ale absolutnie były do obalenia. Na przykład w taki sposób, że okej, no mógł faktycznie sam upaść, ale mógł też sam nie upaść, mógł zostać gdzieś popchnięty. Więcej wskazywało na to, że w tej śmierci uczestniczyły jeszcze osoby trzecie i to bardzo możliwe, że kilka, ponieważ Jarosław był raczej dobrze zbudowanym mężczyzną, lubił sport. Co więcej, z domu w tamtej nocy zginęła nie tylko siekiera, która była gdzieś tam, służyła oczywiście do rąbania drewna do kominka, ale także kilka sztuk broni białej, którą kolekcjonował właśnie Jarosław. I nigdy nie zadano sobie trudu, żeby tę broń odnaleźć, żeby wyjaśnić, dlaczego jej nie ma. I nigdy też nie przyciśnięto mocniej na przesłuchaniu Judyty, żeby wyjaśniła te wszystkie nieścisłości, które wynikały chociażby z tego, dlaczego zamiast reanimacji, próby reanimacji Jarosława, zajęła się sprzątaniem podłogi wokół niego. O śmierci swojego jedynego syna państwo Otwinowscy dowiadują się dopiero po 3 dniach, bo dokładnie tyle zajęło Judycie Otwinowskiej powiadomienie teściów telefonicznie. Kiedy ta wieść dociera do pani Sabiny i pana Ryszarda, no są zdruzgotani i przypominają sobie jedną z ostatnich rozmów z synem. Podobno miała ona miejsce właśnie w Nowy Rok, kiedy składali sobie życzenia, czyli tuż przed śmiercią na dobrą sprawę. I oboje wskazują na to, że Jarosław był wtedy w jakimś strasznym stanie, że mówił od rzeczy, ponieważ powiedział swojemu ojcu, że niedługo będzie się smażył, w sensie pan Ryszard. Matce z kolei powiedział, że ta niedługo umrze, ale żeby się nie przejmowała, bo on też sam niedługo umrze, że mu niewiele życia zostało. Mówił od rzeczy, nie odpowiadał na pytania, był w bardzo złym stanie. I to właśnie to zachowanie najprawdopodobniej było asumptem, którego utrzymał się pan prokurator Łukasz Kośka z prokuratury w Pabianicach, który stwierdził, że podejrzenia o alkoholizmie Jarosława Otwinowskiego były jak najbardziej trafne, no ponieważ może w chwili śmierci nie miał faktycznie alkoholu we krwi, no ale to nie znaczy, że nie pił. Zresztą kilku sąsiadów twierdziło, że pił, tak jak wcześniej powiedziałam. Z kolei drugie tyle sąsiadów twierdziło, że absolutnie takiego problemu nie miał. Bliscy Jarosława też nie, absolutnie nie potwierdzali tej wersji, że mężczyzna miał kiedykolwiek problemy z alkoholem, ale prokurator twierdził, że właśnie odstawienie alkoholu doprowadziło Jarosława Otwinowskiego do stanu gwałtownego odstawienia substancji, a więc i delirium, i miał z tego powodu omamy wzrokowe, słuchowe, nawet mogło mu się wydawać, że ktoś go dotyka. W związku z tym, kiedy przechadzał się po mieszkaniu, najprawdopodobniej poczuł właśnie, że jest atakowany, bardzo gwałtownie się zachował, w wyniku czego upadł, uderzył głową o jakiś przedmiot, który dokonał właśnie takich, a nie innych obrażeń, te sobie takie, a nie inne obrażenia na jego czaszce i doprowadził w efekcie tego do śmierci mężczyzny. No nieprawdopodobne wręcz. Przypominam, że były takie sytuacje, gdzie to właśnie umiejscowienie
rany na głowie było dowodem na to, że nie mogło do śmierci dojść przypadkowo, bo na przykład była ta rana umiejscowiona na samym czubku głowy, więc kiedy ktoś by upadł, to raczej nigdy nie upada głową w dół, tak prostopadle, co miało niemalże tutaj miejsce. Ta rana właśnie znajdowała się w takim miejscu, że do takiego obrażenia w wyniku upadku no, nie mogło dojść. Jest wiele niewyjaśnionych kwestii związanych z tą śmiercią zagadkową. No można tutaj jasno wysnuć wniosek, że było to zabójstwo. Po pierwsze, nie zrobiono żadnych oględzin miejsca, w którym Jarosław Otwinowski stracił życie. Nie przebadano dokładnie i nie przesłuchano jego żony. Nie zbadano daktyloskopijnie mieszkania. Nie sprawdzono odcisków palców w pobliżu zwłok Jarosława, nie sprawdzono linii papilarnych na tych wszystkich kieliszkach czy butelkach, które tam się w domu znajdowały. Nie zbadano też DNA tych przedmiotów. Do tego wszystkiego nigdy mieszkanie, w którym zginął Jarosław Otwinowski, nie było przebadane luminolem, który by wykazał obecność krwi. Gdyby nagle się okazało, że obecność śladów krwi, gdyby nagle się okazało, że Jarosław nie mógł na przykład zostać tak ciężko zraniony poprzez sam upadek, który najprawdopodobniej zostawiłby tylko i wyłącznie rozbrysk gdzieś tam, nawet nie rozbrysk, tylko najpierw musiała powstać rana i potem krew sama wyciekłaby na podłogę, bo to na podłodze była krew. W wyniku z kolei uderzeń zazwyczaj krew znajduje się też na innych przedmiotach, na ścianie, na suficie, bo tą krew też roznosi przedmiot, którym się uderza. Takie badania zostały wykonane dopiero wiele, wiele miesięcy po śmierci Jarosława, co spowodowało, że badanie to było kompletnie bezsensowne i bezzasadne i niczego nie wykazało, ponieważ dawno najprawdopodobniej te ślady, jeżeli istniały, to zostały usunięte. Nigdy nie przesłuchano też lekarza, który jako pierwszy zobaczył zwłoki, który zresztą nie odpowiedział też na wiele pytań, które postawiono mu podczas przesłuchania. Mówił tylko, że nie wie albo nie pamięta, co wyglądało tak, jakby nagle stracił pamięć albo był również zastraszony. Do tego wszystkiego, co bardzo ciekawe, ślady krwi odnaleziono w innych pomieszczeniach w domu, ale nigdy nie pobrano próbek, nie sprawdzono nawet, czyja to jest krew, w jaki sposób się tam znalazły. Absolutnie nic nie wiadomo na temat tej krwi. Do tego wszystkiego rana, tak jak powiedziałam, na głowie znajdowała się w miejscu, w którym trudno byłoby się tam samemu skaleczyć, a do tego wszystkiego została zadana narzędziem tempokrawędzistym, czyli nie wiem, trzonkiem od czegoś, obuchem siekiery, nie wiem, łomem. Na podłodze płaskiej nie ma takich narzędzi. Nawet kant drzwi czy schodów nie mógłby zadać takiej rany. Abstrahując od tego, że Judyta Otwinowska w ogóle, jak po raz kolejny, jak już to było w przypadku tego pobicia, które było niby wypadkiem motocyklowym, też zmieniała zeznania. Raz mówiła, że spała, innym razem mówiła, że nie spała, raz, że piła, raz, że nie piła, że on pił, nie pił. No kompletnie niewiarygodne zeznania. Do tego wszystkiego nigdy też nie wyjaśniono, dlaczego twarz Jarosława Otwinowskiego była posiniaczona. Miał również podbite oko, sińce na rękach. Nie wiadomo. Wyglądało to tak, jakby po pierwsze była tam impreza, jakby byli tam inni ludzie. Do tego wszystkiego Judyta Otwinowska była pod wpływem alkoholu, Jarosław nie. Wyglądał na ciężko pobitego człowieka. Do tego wszystkiego śledztwo nigdy nie posunęło się naprzód. Wszystko wyglądało tak, jakby celowo ignorowano pewne sygnały ostrzegawcze, czerwone flagi, lampki sygnalizacyjne, awaryjne, cokolwiek. Wszystko, co mogło świadczyć o tym, że Jarosławowi Otwinowskiemu zrobiono olbrzymią krzywdę i odebrano mu życie, ignorowano te sygnały. Dziennikarzowi Gazety Wyborczej w 2008 roku, właściwie to dwóm
reporterom, Marcinowi Kwintkiewiczowi oraz Marcinowi Masłowskiemu, udało się spotkać z Judytą Otwinowską, która przyszła na spotkanie z nimi w jednej z łódzkich knajp. Przyszła na to spotkanie nie sama, przyszła z dwoma mężczyznami świetnie zbudowanymi w dresach, którzy gdzieś tam stali, ochraniali ją. Kobieta właściwie nie miała nic do powiedzenia dziennikarzom, to znaczy nawet chyba nie pozwoliła im zadać jakiegokolwiek pytania. Rzuciła pewnego rodzaju monolog, który wam zaraz tutaj przytoczę. W każdym razie była zdenerwowana, oburzona tym, że w ogóle ktokolwiek się z nią w tej sprawie kontaktuje i twierdziła, że była prześladowana przez swoich teściów. Dziennikarzom powiedziała tak: mój teść jest chorym człowiekiem. Jakim prawem dał wam moją komórkę? Czy to jest zgodne z prawem, takie nękanie? On kłamie. Niech mu panowie w nic nie wierzą. Od wielu lat nie utrzymywał kontaktów z nami. Tylko nas dręczył, okradał i nic więcej. Chcę mojemu teściowi założyć sprawę o dręczenie. Konkretnie? To nie jest wasza sprawa. A na temat mojego życia rodzinnego nie chcę rozmawiać. Bo to, co mówi teść, to są jego wymysły. Prokuratura już mu dawno powiedziała, żeby sobie założył kapcie i poszedł do domu. To poszedł do was. Może jeszcze mi TVN przyśle. Mam już dosyć teścia. To jest chory człowiek. Co mam panom jeszcze powiedzieć? Że mam głupiego teścia? Żegnam. W sprawach tego typu najczęściej śledczy stają przed pewnym bardzo ważnym pytaniem. Mianowicie, kto najbardziej zyskałby na śmierci danej osoby? Tutaj odpowiedź jest jasna, ponieważ mimo tego, że Jarosław miał rodzinę, miał syna, miał rodziców, miał przyjaciół, to jedyną beneficjantką wszystkich jego dóbr osobistych, polisy, całego jego majątku, tego, co jeszcze za życia posiadał, prawdopodobnie biznesem, nie wiem jaki był status tych wszystkich jego biznesów, czy na przykład rodzice byli gdzieś tam współwłaścicielami. Tego nie wiem. Bardzo możliwe, że po śmierci na przykład to jednak by uległo podziałowi, stąd ta szybka sprzedaż tych interesów. W każdym razie jasno odpowiedź na to pytanie brzmiała: żona Judyta Otwinowska. Przypominam, że imię bohaterki jest zmienione właśnie na prośbę w jednym z materiałów prasowych poprosiła o zmianę imienia, to niestety trzeba uszanować, znaczy niestety trzeba to uszanować. I o ile, wiem, że teraz zabrzmi to strasznie, ale rozmawiamy o kwestiach kryminalnych i wiem, że moralność złoczyńców, szczególnie takich, którzy ewidentnie wskazują na to, że mają olbrzymie zaburzenia w uczuciowości wyższej, nie są w stanie okazać jakiejkolwiek empatii drugiej osobie. Więc jestem w stanie tutaj, mówię, biorę to w duży cudzysłów, zrozumieć takie motywy finansowe, że ktoś po prostu z takich najniższych pobudek finansowych i materialnych odbiera komuś życie, żeby po prostu go okraść. Ale wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której już po śmierci Jarosława Otwinowskiego z tytułu jego śmierci przyznano rentę Hubertowi, jedynemu synowi Jarosława Otwinowskiego. I syn, mimo że przez ostatnie 2 lata życia swojego ojca nie otrzymywał od niego alimentów, które ojciec zawsze mu chętnie płacił i które były zasądzone, więc musieli płacić je dziadkowie, ponieważ oni utrzymywali dalej kontakt z wnukiem i nie chcieli, żeby ten padł ofiarą, kolejną ofiarą Judyty Otwinowskiej, to wyobraźcie sobie, że po śmierci Jarosława Judyta Otwinowska złożyła jakiś wniosek w ZUS-ie, w którym podała informację o tym, że jest chora, po to, żeby uzyskiwać połowę tej renty, którą otrzymywał Hubert Otwinowski z tytułu śmierci swojego ojca, i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznał jej tę rentę, przez co połowa tej renty została Hubertowi odebrana. Oczywiście ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę lekarską nie wiadomo, na co chorowała Judyta Otwinowska, więc nie możemy oczywiście spekulować, czy była w ogóle chora, czy nie. Natomiast
patrząc na to, że została beneficjentką wszystkich polis, majątku i dysponowała naprawdę bardzo dużą kwotą pieniędzy, no możemy zostawić tutaj pole do interpretacji takiego zachowania. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z Jarosławem Otwinowskim 5 stycznia 2007 roku. Jeżeli ktoś z Was coś wie, coś słyszał, być może może przekazać takie informacje śledczym, może łódzkiemu archiwum Mix, jeżeli ono zechce zbadać tę sprawę. Nie wiem, co się teraz dzieje. Próbowałam znaleźć informacje na temat państwa Otwinowskich, ale nie udało mi się to. Być może Wy wykażecie się większą wiedzą czy lepszymi umiejętnościami researcherskimi niż moje. Ta sprawa niezwykle mnie bulwersuje. Dotyczy bardzo dobrego człowieka, który padł ofiarą, no bo jedno to śmierć, ale padł też ofiarą chyba bezlitosnej drugiej osoby, która postanowiła go wykorzystać, odciąć, unieszczęśliwić w ostatnich latach życia, być może też w jakiś sposób odebrać życie, biorąc pod uwagę to, że byli świadkowie przemocy, jaką stosowała Judyta Otwinowska na swoim mężu. No, można przyjąć, że to jest... Nie jest to nieprawdopodobne, żeby to życie zostało mu odebrane właśnie przez małżonka, ale oczywiście możemy się tylko domyślać. To Judyta Otwinowska została ze wszystkimi nieruchomościami, których jeszcze Jarosław ze swojego życia nie zdążył sprzedać. Rodzice po synu nie dostali nic. I co też wspominają dziennikarze z Gazety Wyborczej, którzy śledzili tę sprawę i potem pisali co 2 lata jeszcze takie uaktualnienia. Ostatnie pochodzi z 2010 roku. Wyobraźcie sobie, że grób, w którym leży Jarosław Otwinowski, jest takim zwykłym usypanym z piasku kopcem bez krzyża, ponieważ bez zgody żony nie można z tym grobem nic zrobić. Rodzice nie są w stanie nawet swojemu synowi postawić krzyża czy w ogóle grobu bez zgody, nie wiem, chyba właścicielki tej kwatery, bo domyślam się, że to głównie o to chodzi. Straszna sytuacja, straszna historia, ale też ciekawa pod takim względem pokazania tego, co jest wciąż w społeczeństwie uważane za dość rzadkie, czyli przemocy domowej, której sprawcą, a właściwie sprawczynią jest kobieta. Takie przypadki dzieją się, istnieją. Są one pewnie jeszcze bardziej ukrywane niż te, które dotyczą kobiet. Oczywiście przemoc wobec kobiet jest dużo bardziej powszechna i liczniejsza, tak wynika z badań, ale najprawdopodobniej ten aspekt i ten odsetek czy odłamek mężczyzn, którzy padają ofiarami przemocy domowej, z pewnością jest niedoszacowany, ponieważ dla mężczyzn często łączy się on ze wstydem, właśnie z tym, co też mówił przyjaciel Jarosława Otwinowskiego, jak on może sobie na to pozwolić jako dorosły, silny mężczyzna. Pamiętajmy, że ofiara przemocy to nie jest tak, że nadaje na to przyzwolenie, czy pozwala sobie na coś takiego. Jest ofiarą przemocy, żyje w strachu. Nikt nie wybiera sobie takiego życia. I zachęcam jeszcze raz do tego, żeby dowiedzieć się na temat tego, co robić w sytuacji, kiedy ktoś pada ofiarą przemocy domowej, w jaki sposób doradzać takiej osobie odejścia od oprawcy, nie robić tego w taki sposób radykalny, nie napuszczać tej osoby przeciwko sprawcy, ponieważ pamiętajmy, że z różnych i wielu różnych badań wynika, że do największej liczby tragedii o podłożu przemocy domowej dochodzi w sytuacji, w której ofiara próbuje nagle odejść od oprawcy, wtedy oprawca traci kontrolę i jest zdolny do zadania jeszcze większej przemocy, do jeszcze większej krzywdy. Zostawiam Wam z tą historią dzisiaj. Życzę Wam bezpiecznego czasu. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Reagujcie na przemoc, nie zgadzajcie się na nią. Stawiajcie granice, mówcie nie.
Ja Was zawsze będę w tym wspierać. Życzę Wam absolutnie wszystkiego dobrego i do usłyszenia.